To jest życiowy spryt. To je tanio kupię, drogo sprzedam. To jest zdolność na przykład prowadzenia firmy. To jest zdolność zarabiania pieniędzy. Jak już będę miała swoją księgarnię, to na pewno zatrudnię ludzi kompetentnych i takich, którzy się będą znać. Trzeba też wszystko mieć rozplanowane, żeby zysk był większy niż koszty. Trzeba do tego różnych cech, które by... Cechy właśnie takie jak spokój, cierpliwość, na pewno wytrzymałość z nerwami. Chyba raczej też zaufanie. Trzeba nie denerwować się łatwo, wyjść z każdej sytuacji. Mieć wykształcenie i jeśli chce się mieć firmę, na przykład roboty ziemne, to trzeba mieć pozwolenie, żeby jeździć koparką. Działkę trzeba kupić, potem jak to ma być firma z ciężarówkami, to trzeba najpierw trzeba na jednym samochodzie zarabiać, potem kupić działkę i potem zaczynać tam rozbudowywać, a potem kupować więcej ciężarówek i zatrudniać pracowników. To jest właśnie przedsiębiorczość.